W Drupalu istnieje narzędzie, dzięki któremu przeniesiesz skonfigurowane elementy z jednej strony na inną stronę. I tym narzędziem jest moduł Features. Instalujesz go tak jak każdy inny moduł do katalogu Sites All Modules. I teraz pokażę Ci na przykładzie takiej prostej galerii zdjęć, jak tą galerię przenieść na inną stronę, w tym przypadku tą. No, to jest taka prosta galeria z wyświetlanymi zdjęciami w Lightboxie. Galeria jest zbudowana przy pomocy modułu Views. No, tutaj nie ma nic skomplikowanego. Teraz nie będę Ci wyjaśniał, jak to jest dokładnie zbudowane, tylko skupię się na tym, jak przenieść tą galerię na inną stronę. Trzeba stworzyć nowy feature. Struktura feature. Create feature, czyli budowa nowego feature'a. I tutaj podaję nazwę. Przykład galeria. Opis. Wersja. Przykładowo taka. To mogę pominąć. I najważniejsza część, edycja komponentów. I tutaj masz dostępne wszystkie komponenty, które możesz włożyć właśnie w ten feature. W moim przypadku będą to na pewno widoki. Galeria zdjęć. To jest ten widok, który właśnie wyświetla zdjęcia w galerii. Jak widzisz, tutaj pojawiły się automatycznie, jakie są inne wymagania. I one się automatycznie już dodały, nie będziesz musiał tego dodawać. Pola. Pola ładowania zdjęcia. OK. Linki menu, żebym od razu miał w menu link do galerii. No powiedzmy menu zarządzaj, dodam sobie od razu link do dodawania zdjęć do galerii. Gdzie jest menu główne? Main menu, galeria zdjęć. OK, co tu jeszcze będzie potrzebne? Rodzaj zawartości, zdjęcie. OK, tu wszystko, styl obrazków nie potrzeba, bo korzysta się ze standardowych dodanych. I wymagane moduły, na pewno będzie color box, czyli to jest ten light box. Chaos Tools jest potrzebny do działania modułu Views. Na pewno będzie potrzebny moduł Feature, bo żeby odpalić Feature'a właśnie jest wymagany ten moduł. OK, powiedzmy Views UI. OK, jak mam wszystkie komponenty dodane, mogę ściągnąć feature. OK, zapiszę go sobie na pulpit. I teraz pokażę Ci, jak on jest zbudowany. OK, teraz rozpakuję tą galerię. Wejdę do niej i podejrzę wszystkie pliki. I jak możesz zauważyć, moduł Feature tworzy tak naprawdę nowy moduł, który właśnie dostarcza taką konfigurację, jaką chcemy.
OK, i teraz przeniosę go na inną stronę. Bardzo prosty sposób, czyli cały katalog galeria. Przerzucam do katalogu z modułami strony, na której chcę mieć właśnie tą galerię. OK. I teraz przejdę na nową stronę. Wejdę do strony z modułami. OK, przejdę do sekcji Feature i tutaj mam właśnie galerię. Teraz ją włączę, zapiszę konfigurację. OK, tutaj piszę, że muszę włączyć dodatkowy moduł. Daję kontynuuj. OK, teraz przejdę na stronę główną. OK, jak widzisz, w menu głównym pojawił już się link do galerii zdjęć. No, teraz nie ma tutaj żadnych zdjęć, bo trzeba jakieś dodać. Co teraz zrobię? OK, zdjęcie. OK, i teraz jak przejdę do galerii zdjęć, pojawi mi się nowe zdjęcie otwierane z efektem Lightbox. Jak widzisz, w ten sposób bardzo prosto możesz przerzucać całe skonfigurowane komponenty z jednej strony na drugą. Jest to w miarę prosty sposób i myślę całkiem przydatny.